La 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 la. Książki to nasi najlepsi przyjaciele. Nie zdradzą, nie wyśmieją, a nauczą wiele. Książki to przygody, podróże i obrazy. Ten, kto czyta książki, ten żyje dwa razy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Niezwykły przed tobą otwiera, spisany, schowany w magicznych literach. Książki potrafią rozśmieszyć i wzruszyć, gdy dom jest bez książek, człowiek jest bez duszy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Najlepsi przyjaciele. Nie zdradzą, nie wyśmieją, a nauczą wiele. Książki to przygody, podróże i obrazy. Ten, kto czyta książki, ten żyje dwa razy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Niezwykły przed tobą otwiera, spisany, schowany w magicznych literach. Książki potrafią rozśmieszyć i wzruszyć, gdy dom jest bez książek, człowiek jest bez duszy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj. Czytanie jest dla głowy. Najlepsi przyjaciele. Nie zdradzą, nie wyśmieją, a nauczą wiele. Książki
książki to przygody, podróże i obrazy. Ten, kto czyta książki, ten żyje dwa razy. Posłuchaj, koleżanko, kolego, posłuchaj, czytanie jest dla głowy, jak deser dla brzucha. Posłuchaj, koleżanko.